Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej z cyklu rozmów Rewolucja z ducha, rozmowy fundamentalne. Dzisiaj naszym gościem jest Marek Chorodniczy, redaktor naczelny Kwartelnika 44. Witam serdecznie. Witam. A rozmawiać będziemy nie o apokalipsie, nie o, nawet nie o romantyzmie, chociaż no, może na chwilę o romantyzm zahaczymy i o 44, czyli o Mickiewicza, ale bardziej o popkulturze. Jan Paweł II był e, wielkim praktykiem, nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem inkulturacji. Jedna z jego encyklik Slavorum Apostoli tak naprawdę poświęcona jest wyłącznie e, temu problemowi. Ale w dużej mierze już mówi o inkulturacji do takich kultur, powiedziałbym, Tradycyjnych, kultur związanych z językiem, związanych z pewną przestrzenią, z pewnym krajobrazem, kultur związanych z pewną tożsamością psychiczną narodów. No, kiedyś mówiło się duch narodu. Czy istnieje duch narodu, czy nie, jest kwestią kontrowersyjną, nie będę nie, jak gdyby odpowiadał na to pytanie. Natomiast ja bym chciał porozmawiać o tym, czy papież uważał, że da się chrześcijaństwo, czy że trzeba chrześcijaństwo inkulturować do tego. Co nam coraz bardziej te lokalne kultury wypiera, albo przynajmniej buduje się obok nich. Czyli czy da się zastąpić, czy da się przedstawić chrześcijaństwo w ramach popkultury? Ja, powiem szczerze, że nie natknąłem się nigdzie w nauczeniu papieskim, żeby papież używał pojęcia. E, inkulturacji do przestrzeni kultury masowej. Papież sporo miejsca poświęcił w swoim nauczaniu e, kulturze masowej, e, popkulturze, środkom masowego przekazu. E, jest to nierzadko refleksja bardzo. E, Nowatorska, wyczuwa się w niej takie wyczuwanie pulsu rzeczywistości, tego w jaki sposób dzisiaj media pracują, jaki jest ich charakter itd. itd. Papież nigdy nie odniósł tego, tego pojęcia do do kultury masowej, ale y, y, rzeczą naturalną jest jakby y, próba rekonstrukcji z nauczania papie papieża y, y, tego wątku. No, dlaczego? No dlatego przede wszystkim, że y, kultura masowa jest y, dzisiaj pewnie jedyną y, kulturą, która jest y, jakby globalnie y, dostępna, jest kulturą y, w pewien sposób y, może y, y, mówiąc troszeczkę prowokacyjnie, y, kulturą y, uniwersalną, to znaczy, że pewien Zakres symboli w niej obecnych jest czytelny dla ogromnej większości ludzi mieszkających na, na tym globie. Problem w tym, że obecność chrześcijaństwa w tej. Kulturze, w tej popkulturze jest znikoma bądź jest nasycona treściami chrześcijańskimi o tyle, o ile pasuje to do pewnej logiki funkcjonowania samej kultury masowej. I papież tutaj zajmował się pewnymi obszarami szczegółowymi. Formułował wypowiedzi wobec świata. Kultury wobec e, dziennikarzy podczas e, tych w, wypowiedzi e, z okazji Światowych Dni e, Środków Społecznego e, Przekazu. to po, pojęcie dosyć archaiczne, którego tak <laughs> się często nie nie, 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 nie stosuje. Się tak, że o na... tym może za chwilę będzie też można. Można mówić. Natomiast e, w, odpowiadając na Twoje pytanie, na ile e, można, to jest e, dzisiaj jeden, myślę, z podstawowych dylematów. Też dylematów dotyczących e, e, pewnej systematycznej refleksji na temat tego, na ile to jest możliwe, no, e, w, w sytuacji, w której my chcemy. Pozostać y, y, tą solą, bądź y, y, osobami chcącymi tą sól y, rozpuszczać w rzeczywistości. Mam prawda? wrażenie, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest możliwe, czy nie, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest w ogóle popkultura. Czy popkultura, czy kultura masowa, to jest jeszcze kultura w takim sensie, jak kulturę rozumie zachodnia Europa, bo tak naprawdę w dużej mierze to jest pojęcie zachodnie europejskie. To, to. I też dość nowe, też sobie powiedzmy tak szczerze, kiedyś była to. tradycja. Kultura mm -hmm. to jest pojęcie osiemnasto, XIX wieczne, postoświeceniowe. To. Czy kultura masowa, mówiąc inaczej, jest kulturą? W sensie... Klasycznym. W sensie klasycznym pewnie kulturą nie jest, natomiast ja chciałbym na razie pozostać na tym poziomie opisowym, bo Czym jest? jeżeli chodzi tak. o poziom pewnych nauki Ocen, tak. o, o, o kulturze, mhm. to popkultura bez wątpienia jest jakby kolejną inkarnacją kultury, kultur przednowoczesnych, która ma oczywiście pewne cechy nowe, prawda, które wiążą się z, jakby z, z momentem ufundowania kultury. Ja jest nim egalitaryzacja, jest nim pewna demokratyzacja w najgorszym tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim jest nim obecność technologii w środkach masowego przekazu. I tego, co w naukach społecznych nazywa się zapośredniczeniem. I to są te nowe, nowe jakości, nowe składniki, które w kulturach przednowoczesnych nie było obecne albo były obecne w sposób znikomy. Mówi się o tym, że kultura masowa rozpoczęła się od wysokonakładowej prasy to był jakby jej pierwszy etap rozwoju, później mamy do czynienia z drugim etapem, czyli telewizja i radio, natomiast w tej chwili funkcjonujemy w takim trzecim, do którego takimi symbolami są internet i telefonia komórkowa. I w tym sensie, jakby opisowym, nie można powiedzieć, że dokonała się jakaś rewolucja i raptem nie żyjemy już w kulturze, tylko żyjemy w czymś, żyjemy w czymś innym. Ta kultura masowa jest tworzona przez ludzi, to jest, mówię znowu odniesienie się do jakichś definicji socjologicznych, bo bo kultura to są wszystkie wytwory ludzkie, prawda, które jakby tworzą naszą, na, na nasze środowisko z jednej strony, z drugiej strony, uwaga, wpływają na nas, które nas kształtują. W tym sensie żyjemy w kulturze, w kulturze masowej, ale jeżeli pytasz o odniesienie do, tradycy, do tradycyjnych definicji kultury, może tutaj dobrze, żebyśmy poprzestawali na, na, na definicjach bliskich nauczaniu kościoła. kościoła. To znaczy definicjach, które akcentują to, że kultura jest w tym momencie kulturą, o tyle jest kulturą, o ile człowieka buduje, kiedy człowieka prowadzi ku dobru, prowadzi ku pięknu, ku naturalnym relacjom społecznym, bo przecież kultura to nie tylko wytwory sztuki, tylko pewne szerokie środowisko, w którym, w którym funkcjonujemy. Co więcej, kultura przetwarza tradycyjne motywy, motywy również, które dotyczą lub są fundamentalne dla rozumienia tradycji katolickiej, do tego, żebyśmy my dzisiaj mogli stawać się osobami pełnymi, prawda? W tym sensie popkultura bez wątpienia kulturą nie jest. I, ma, I dochodzimy tutaj do pewnego pęknięcia, do takiego Dodajmy jeszcze jeden element, żyjemy w takim czasie nietypowym, tak bym powiedział, bo to nie tylko jest zastąpienie kultur lokalnych. One nie zawsze były narodowe, ale zawsze były lokalne. Jedną globalną popkulturą i co więcej dochodzimy, żyjemy w sytuacji, w której dokonuje się rewolucja, rewolucja komunikacji. Myśmy jednak od czasów starożytnych, no, trzeba powiedzieć, myśleli słowem pisanym. Wcześniej myślano słowem mówionym. To się skończyło w momencie, jak zaczęto zapisywać. Powiedzieli, że Homer jest granicą. Jeszcze wcześniej obra pismem obrazkowym. Tak, ale ho Homer jest w naszej kulturze granicą. Tak, Homer jeszcze był niewątpliwie człowiekiem, który mówił, opowiadał. W, pa w pamięci to wszystko przechowywał. Później pojawiła się kultura pisana, która do końca nie wyparła kultury słowa, bo mówi się na przykład, że Platon miał dwie nauki. Jedną zapisywał, drugą przekazywał ustnie. I ta ustna była ważniejsza, bo wychodził z... Założenia, że pismo nie oddaje całości, nie może oddać, ale później się przyjęło, że oddaje całość i gdzieś do XX wieku żyliśmy w kulturze słowa pisanego. W tej chwili nawet nie radio. Radio trochę zmieniło, ale telewizja czy ruchome obrazki zmieniły całkowicie sposób komunikacji, bo Komunikat racji, komunikat argumentacji, która jest ważna w słowie pisanym, zastąpiło komunikatem obrazu, a co za tym idzie, komunikatem emocji. Co sprawiło, że ta kultura przestała być kulturą sporu, kulturą dyskursu, dyskursu logosu, można powiedzieć, a stała się kulturą wyłącznie wizji. I związanych z nimi emocji, co oczywiście, pomijam fakt, że, ta, że mamy do czynienia z popkulturą, która jest w ogóle płytsza, to ta popkultura zaczyna się wyrażać w zupełnie innym języku, co powoduje, że no jeszcze trudniej w niej mówić o religii, która jest religią słowa, a nie obrazu. Czy jest taki problem, myślę, że też paradoks i chichot trochę historii, bo nikt oczywiście nie tworzył kultury masowej, mówiąc niechaj się stanie kultura masowa. Ja bym powiązał to, wciąż odnosząc naszą, naszą dyskusję do papieża Jana Pawła II i do jed, takiego ulubionego obszaru, który eksploatował papież w swoim nauczaniu, mianowicie grzechu społecznego, struktur grzechu, to różnie bywa nazywane, w różnych kontekstach papież tych, tych sformułowań używa, ale ten problem opisowy pewnej takiej amorficzności, trochę kultury masowej, prowadzi do po pierwsze niezdolności porządnego opisania jej. I tutaj może o tym będziemy mieli też okazję powiedzieć, bo ja uważam, że niestety Kościół pomimo momentami profetycznych, profetycznego nauczania Jana Pawła II, nie radzi sobie z opisem kultury masowej, nie radzi sobie z jej diagnozowaniem, co za tym idzie, nie potrafi podać sensownych sugestii dotyczących tego, w jaki sposób się w niej odnajdować i nie być człowiekiem zagubionym. Ale zmierzam do tego, że mówię, paradoks kultury Masowej polega na tym, że ona z założenia jest właśnie demokratyczna, jest yy, i to zarzut albo, albo, albo atut jest homogeniczny. A, idąc za Antoniną Kłos, Kłoskowską, która ten fundamentalny esej dotyczący homogenizacji kultury jakby rozpisała, rozpisała również pewną mapę oglądu kultury, kultury masowej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w, w myśl tej demokratyzacji czy egalitaryzacji kultury, moglibyśmy powiedzieć, że dzięki kulturze masowej mamy pełen dostęp do, do kultury, bo to nie tylko mamy dostęp do wytworów, typowych wytworów kultury masowej, do piosenek, nie teledysków, do programów telewizyjnych, do szybkiej, szybkiej reakcji na wydarzenia polityczne, prawda, na łatwą ocenę ze względu na fakt, że mamy komentatorów, którzy nam mogą tą sytuację opisać i uporządkować w głowie, to okazuje się, że dostęp jeszcze nie oznacza możliwość uczciwego i dojrzałego obcowania z kulturą bo wytworów kultury jest w związku z tym że umasowienie kultury jest, jest potężne miliony do nas docierają jako do osób które są zjadaczami tej kultury tylko pewne pojedyncze wydarzenia i to uwaga wcale nie w takiej formie że my jesteśmy w stanie z nimi się zmierzyć reflektować nad nimi tylko raczej przeczytamy recenzje opinie na jej temat i tak dalej i tak dalej i się okazuje że my żyjemy w świecie Wiecie, jakby Buddy powiedział, symulakrów, nie? sytuacji, w której my żyjemy w pewnej łudzie, nie, nie jesteśmy w stanie konstatować nad rzeczywistością, w której funkcjonujemy. No bo nie docieramy do tej rzeczywistości. My nawet nie jesteśmy w stanie do niej dotrzeć. Z, z, z zobaczymy film i zaraz potem jesteśmy atakowani setem reklam, prawda? Który nam zaraz właściwie wykonuje sieczkę w, w, w mózgu, która nie pozwala na to moc porządnie się nad, zastanowić nad tym, co, co obejrzeliśmy. I tu jest rzecz. No jest, jest to pewien podstawowy, zasadniczy plan e, e, kontestacji czy, czy, czy krytyki kultury masowej. I co ciekawe, zarówno jeżeli chodzi o myślicieli konserwatywnych, jak i jeżeli chodzi o myślicieli, których lokuje się po stronie, nie wiem, lew, le, lewicowej czy postmodernistycznej. Tutaj ta refleksja bywa spójna, i właśnie jeżeli chodzi o diagnozę rzeczywistości, ona jest, ona, jest, ona, jest, ona jest podobna. Paradoksalnie można powiedzieć, że tutaj bardzo by się przydało coś, z czego Kościół po Soborze Watykańskim II się jednoznacznie wycofał. Czyli może nawet niekoniecznie indeks ksiąg zakazanych, który istniał, a w tej chwili w zasadzie nie istnieje, ile indeks ksiąg polecanych yy, i to przez strukturę Powiedziałbym, no, nie tylko lokalnego episkopatu, ale także, także Kościoła Światowego. Znaczy, to oczywiście nie jest główne zadanie Kościoła, żeby ludziom mówić, co mają czytać. Ale żebym ale, ale ja wydaje... się nie zgodził. Od razu wejdę w słowo, bo to jest taki temat, który mnie też bardzo intryguje. Jest coś takiego, ale nie odnośnie książek, ale odnośnie do filmów. Jest pewien zestaw, katalog filmów, które Kościół niejako poleca jako filmy wartościowe. Z tym, że już w tej liście jest za Warta pewna yy, właśnie... Yy. Myślę, słabość refleksji, czy, czy słabość postrzegania tej rzeczywistości, jaką jest właśnie tutaj w tym, w tym przypadku kinematografia. Bo z jednej strony mamy tam filmy bardzo tradycyjne, oczywiście Andrea Tarkowskiego i rzeczy fundamentalne, które płyną, jak przynajmniej jeżeli chodzi o Andrea Tarkowskiego, z pewnej formacji, z bardzo poważnej historii. Intele... Tak jak na Rublów jest. Z drugiej strony mamy uwaga Piera Paolo Pasoliniego, jego Ewangelię według Świętego Mateusza. Dzieło faktycznie wybitne, tylko że jest to dzieło reżysera, które. Cały, który całe swoje życie spędził na e, e, obrażaniu e, kościoła katolickiego, robienia sobie z niego właściwie na, żartów, no tak worowania, powiedzmy. No, grubych powiedzmy sobie w ten sposób. I e, t, t, tutaj się pojawia problem e, kontekstu. E, kultura masowa jest e, kulturą, która... E, m, z grą po prostu. Z pewną grą. Znaczy my możemy zobaczyć ten film, tylko że jak zobaczymy biografię osoby, która ją stworzyła i filmy inne, które e, stworzyła, e, to raptem okazuje się, że ten kontekst Zaczyna nam burzyć ten, ten czasami przepiękny, mocny, wyrazisty i łamiący nawet Tutaj. serce. Przekaz, Lars tak? von Trier jest znakomitym przykładem. Lars von Trier, który, przypomnę, na pewnym etapie swojego życia mówił o sobie, że jest katolikiem. Szybko mu przeszło, Lars ale von Trier, ja, bym, ja bym był bardzo ostrożny z Larsem von Trierem. To jest bardzo świadomy artysta, tylko, że problem polega na tym, nie, że znaczy, ja bym go wręcz, to może być niepopularne, co powiem w tej chwili, uważał za jednego z e, e, reżyserów wręcz satanistycznych. Nie, ale ja, jest, ja właśnie jest, o tym mówię, że on tak. pewien, na pewnym etapie swojego życia nawiązywał, i twórczości, nawiązywał bardzo świadomie mhm. do konwencji chrześcijańskich. Owszem, ale zawsze. Na, ale zawsze je, łamał, zawsze je łamał, to prawda. Zawsze je łamał, ale na pierwszy rzut oka, przełamując falę bardzo wielu także chrześcijańskich e, krytyków e, filmowych. Mm -hmm mówiło, to jest piękny film i to jest piękny film o miłości. Tego nie jestem w stanie, mówiąc szczerze, zrozumieć, takie podejścia. podejście. Ale do tego tak filmu. było, to znaczy to... Ja myślę, że, on, że, on, że wejdę w słowo, ale to jest, jeżeli chodzi o Trier'a, mamy do czynienia z, ma z małpowaniem e, chrześcijaństwa. Właściwie w każdym e, filmie, który wszedł do, 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 do kanonu jego, jego twórczości, począwszy od e, właśnie przełamując falę, idąc dalej, jeszcze bardziej ostro, e, jeżeli chodzi o tańcząc e, w ciemnościach, mieliśmy do czynienia z e, apologią woli, wręcz kraulejowskim postrzeganiem, czyńcie wolę, o to jedyne prawo. W tym filmie to jest widoczne bardzo mocno i widać, że Trier robi to w sposób świadomy i konsekwentny, znaczy bohaterka filmu tańcząc w ciemnościach do samego końca jest stawiana w sytuacji, kiedy może wybrać dobro. Ona mówi, nie, ja pomimo tego, że jest możliwość, żebym żyła, tam jest sytuacja konwencja taka, że, 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 że bohaterka albo um, umrze, skazana na śmierć, albo będzie mogła żyć. Struktury pań, państwa prawa mówią, możesz żyć, darujemy ci winę. Ona mówi, nie, ja jedno jednak umrę, ja jednak umrę, muszę umrzeć, prawda? I tam jest, no, możemy bardzo Nie, ale, bardzo ale, ale, ale nie w... chodzi tylko o to, że jak gdyby, że, tak. że, że ta gra wątkami chrześcijańskimi, ona jest bardzo często owszem, po podejmowana I, i to jest bardzo często gra w takim znaczeniu, że to jest drenaż, trzeba... To trzeba ale też, że trzeba znać strukturę, czy trzeba znać kontekst, żeby zobaczyć o co tak naprawdę reżyserowi chodzi. Tak. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Marek Chorodniczy, redaktor naczelny magazynu, magazynu apokaliptycznego 44. Zostańcie Państwo z nami.